Nie wyróżniałabym żadnego z wyzwań, ponieważ każde traktuje na równi. Oczywiście jedne były trudniejsze, drugie były odrobinę łatwiejsze, natomiast traktuje generalnie całość tej pracy spójnie i cieszę się z tego, co udało się wypracować. Partnerstwo z biznesem i to, że pozycja IT zupełnie została zmieniona w firmie i możemy współdziałać. Ja się w zupełności zgadzam ze słowami pana prezesa Czarneckiego. CIO powinien uczestniczyć w budowaniu strategii, w rozwoju firmy, podsuwać pomysły na rozwój firmy i jak najbardziej uważam, że to wszystko zmierza w tę stronę. Ja też jestem takim przykładem, że może się to zadziać dzięki sprawnej współpracy z zarządem firmy. Można w ten sposób współdziałać i współtworzyć przyszłość firmy.